Ja nie jestem pani, jestem Karolina. Powiesiłam kiedyś kilka plakatów Leonardo DiCaprio. Może nie rozumiem tak bardzo natury męskiej. Bardzo cenię wszystkie właściwie, albo może większość filmów Paula Thomasa Andersona. Lewy sercowy, Boogie Nights, no ale szczególnie chyba z filmów Andersona to jest Magnolia. To jest mój ulubiony, ale lewy sercowy też bardzo cenię i przez to, że wybrał taką, a nie inną obsadę. No, Adam Sandler nie kojarzy się z wybitnymi produkcjami, a jednak odważył się wziąć do filmu takiego aktora, co zresztą przyniosło sukces, bo tak go świetnie poprowadził. Oglądając filmy Andersona nie widzę w nich żadnej niepotrzebnej sceny. To jest w ogóle niesamowite i bardzo trudne, bo umówmy się, nie chcę się też wymądrzeć, ale w naszych filmach polskich, czy też współczesnych filmach jest bardzo dużo scen, które można byłoby swobodnie wyciąć i nic by się nie stało. U niego tak nie ma. Każda scena jest bardzo potrzebna. Lewym sercowym bardzo fajnie rozwiązał jakby pomysł światła i obrazu. Wprowadza takie dziwne, różne błyski, bliki. Natomiast Magnolia jest filmem, który dla mnie ma no, takie niesamowite przesłanie, bo właściwie jest o tym, jak wszyscy gdzieś jesteśmy połączeni w jakiś sposób. Tworzy się taki jakiś swoisty łańcuch zależności i to jest fajne w tym filmie. Oprócz tego, że no, przepięknie aktorzy grają no, i jest wybitna obsada. Seymour Hoffman, Julianne Moore, Tom Cruise. Z filmami polskimi to jest tak, że bardzo cenię filmy Wojciecha Smarzowskiego, bo uważam, że jako jeden z nielicznych polskich reżyserów obecnie tworzących potrafi stworzyć klimat w filmie. To znaczy, że ja oglądam ten film i czuję, że jest zimno, czuję, że pada deszcz, że jest nieprzyjemna jakaś wilgotna atmosfera, że krótko mówiąc, jego filmy mają zapach i to mi się bardzo podoba. To nie jest łatwe do osiągnięcia w kinie, a on to bardzo dobrze robi, oprócz oczywiście treści, która jest cenna w jego filmach i historii. Byłam, będę i jestem wierną fanką filmów Kieślowskiego. To jest to, co trafia do mojej wrażliwości. Taki rodzaj opowiadania, ten rodzaj estetyki. Bardzo cenię to, że on nie boi się w filmach pokazywać jakiejś takiej ludzkiej nie wiem, banalności, zachowań, jakiejś prostoty. Ma czas dla słabości swoich postaci. Ma czas po prostu, ma czas dla człowieka. Dzisiaj też jakoś w filmach nie ma czasu dla człowieka. Mówię o tym, że pokazuje się historię wielu bohaterów, a tak naprawdę na żadnym z nich reżyser nie potrafi się skupić tak od początku do końca. Uff, z kreacją żeńską będzie łatwiej. To też trochę dziwny wybór, bo film jest generalnie bardzo stary, z 1954 roku. Z La Strady, czyli postać Juliette Massine, czyli postać Gelsomine. Prosta dziewczyna, którą matka sprzedaje szalonemu cyrkowcowi po to, żeby mieć pieniądze, żeby wyżywić dzieci. Dla mnie to jest w ogóle kreacja, kobieca kreacja, nie wiem, wszechczasów, bo ona została przede wszystkim zupełnie zewnętrznie zmieniona. Grała trochę teatralnie, ale też była taka konwencja filmu, wiadomo. Wszystko właściwie było zagrane twarzą, gestem, ruchem i przy tym tak naprawdę Julietta Massina miała znikomą ilość tekstu w filmie. Nie wiem, no, jest to postać, która mnie bawi i wzrusza jednocześnie. Z męskimi kreacjami jest trochę gorzej, może dlatego, że ja po prostu może nie rozumiem tak bardzo natury męskiej. Albo może oglądając nie wczuwam się tak bardzo, jak robię to, kiedy oglądam kobiety na ekranie. Ale jeżeli chodzi o aktorów zagranicznych, to na pewno bardzo duże wrażenie robi na mnie Philip Seymour Hoffman, który również pojawiał się u Andersona wielokrotnie. To jest taki aktor, który za każdym razem pokazuje nową twarz i zupełnie inaczej to robi. Jakby zmienia się zupełnie, jest inną osobą. Nawet jest coś takiego, że on nie korzysta z własnych gestów, bo to też jest trudne, tak? Grasz jakąś inną osobę, ale czasami korzystasz jednak z własnych gestów, z własnego uśmiechu, z własnego mrugania okiem, a on jakby wszystko od początku wymyśla. To jest niesamowite.